Dzień dobry, buongiorno. Ja nazywam się Diana Dąbrowska i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na drugie nagranie z cyklu Dopóki jest kino, jest nadzieja, finché c'è cinema, c'è speranza. Ten cykl przede wszystkim ukazuje się w takiej formie, oczywiście w one and only Gazzetta Italia. Ja tak szybko pokazałam, ale spójrzmy na tę wspaniałą okładkę, spójrzmy też na numery, na tematy numeru, przepraszam. Jednym z nich jest ten środkowy, jest wyjątkowo bliski mojemu sercu, jest związany z piłką nożną. Jest to wywiad z, w moim przekonaniu, jednym z najfajniejszych duetów komentatorskich obecnie w kraju z Piotrem Dumanowskim i Dominikiem Guziakiem. Ten wywiad jest inspirowany ich nową publikacją. Jeśli wśród Państwa są miłośnicy piłki nożnej, zajrzyjcie, tam jest więcej opisane. Ten cykl Dopóki jest kino, jest nadzieja, od kilku miesięcy jest dostępny przede wszystkim w formie papierowej i online, ale przede wszystkim jako teksty. I pomyśleliśmy, to jest pewien eksperyment, żeby uzupełnić go nagraniami audiowizualnymi, które siłą rzeczy to bogactwo kina włoskiego, jego różnorodność, no nie sposób będzie o wszystkim napisać. Zobaczymy też, jak to się rozwinie, ale czemu by nie spróbować też takiej formuły coraz bardziej popularnej właśnie tych nagrań. Także z jednej strony polecam nową Gazzettę. Ten odcinek, tutaj ta czwarta odsłona cyklu Dopóki jest kino, jest nadzieja, jest poświęcony początkom kariery Alberta Sordiego. Pragnę tylko podkreślić, że to nie jest koniec. Ten artykuł jest bardzo świadomie skrojony na to, żeby pokazać tę pierwszą odsłonę jego twórczości, żeby pokazać, że początki jego drogi twórczej, początki do tego, żeby stał się legendą kina, wcale nie były takie oczywiste i to nie przyszło tak na pstryk, jak to się mówi, że i dubbingował filmy, i był statystą. Pierwszy film wyprodukował mu Vittorio De Sica. Że do tych ról, które stały się ikoniczne, droga była kręta i wydaje mi się, że mało znany jest ten epizod, a już następnej Gazzetta Italia opisze no taki też z innej perspektywy trochę tę twórczość, bo już to będą późne lata 70. i to będzie taka rola, która pokaże zmierzch tak zwanej commedia all'italiana. Chodzi o film Un Borghese Piccolo Piccolo, 77 w reżyserii Monicellego. Także Alberto Sordi i też dla, wydaje mi się, że ten reżyser ma swoich fanów w Polsce, dla miłośników twórczości Ferdzena Ocpetka, świetny wywiad Agaty Pachucy z twórcą Mine Vaganti o miłości i makaronach, On, Ona i On, ostatniego film Neapol spowity tajemnicą. Teraz w sierpniu do polskich kin trafi jego najnowszy film Sekret Bogini Fortuny, La Dea Fortuna to jest włoski tytuł, zajrzyjcie koniecznie. Także słowem wstępu, nie zawsze przy tych nagraniach będzie dostępna, prawda, już za tydzień to już nie będzie, ale no świeżo, musicie Państwo mi wybaczyć, ale tak bardzo chciałam się polecić. Także tak, Gazzetta. Ten film, który wybrałam na dzisiaj, też jest powiązany z osobą, z personą Alberta Sordiego. Ale też i to gdzieś jest założenie tego cyklu. Chodzi o pokazanie, jak filmy egzystują w różnych kontekstach. Czasami produkcyjnych, czasami społeczno-politycznych, czasami socjologicznych, nie tylko estetycznych, tak? Nie tylko chodzi o taką analizę ujęcie po ujęciu, ale w ogóle chodzi o mnogość tych kontekstów i postaram się w miarę szybko, w miarę sprawnie powiedzieć o kilku rzeczach, które mam wrażenie, że są istotne i też mogą być cenne, właśnie wykraczają poza ten film i podkreślają, że też filmy nie powstają w próżni, to są kolektywy twórcze, które właśnie mają mnóstwo kontekstów i na tym właśnie zawsze bardzo mi zależy też na moich wykładach, żeby pokazać, że to nie jest, jest jedna cegiełka większości, jakby na to składa się cała mozaika powiązań. Ten film, który wybrałam, to jest film Il Mafioso z 1962 roku. Jest to film wyreżyserowany przez Alberta Lattuadę. Wybrałam ten film z jednej strony, żeby znów pojawił się Alberto Sordi, który gra główną, tytułową rolę, ale też ten kontekst mafii, on powróci w przyszłym tygodniu za sprawą filmu Il Traditore, Zdrajca Marka Bellocchia. To zupełnie inne kino, to będzie też w ramach naszego cyklu pierwszy raz współczesny bardzo film, który oczywiście jest w ramach wydarzeń fabularnych oczywiście filmem historycznym, filmem, który odnosi się do słynnej historii skruszonego Tommaso Buscetti, film, który zobaczycie też na dużym ekranie, jeśli będziecie chcieli pójść. To jest pierwsza taka sytuacja, że to nagranie będzie zespolone z tym, co w ogóle będzie w repertuarze kinowym. Także ten kontekst mafii powróci w przyszłym tygodniu, ale też czemu by nie przypomnieć o
dzieła, filmu, który wydaje mi się, że nie wymawia się go często jednym tchem, jeżeli chodzi o twórczość Alberta Sordiego, czy w ogóle też bardzo często nie mówi się o twórczości Alberta Lattuady. Wydaje mi się, że Alberto Lattuada bardzo często jest postrzegany jako twórca drugoligowy, a niekoniecznie, dlatego że jest bardzo dużo w jego twórczości, które jest warte poznania, warte odświeżenia. To może tak kilka słów o samym Lattuadzie. To jest twórca, który zaczynał początki jego kariery twórczej sięgają 1942 roku, chodzi o taki film Giacomo l'Idealista, ale też przed tym jeszcze, przed latami 40. sam Lattuada zajmował się organizowaniem pokazów filmowym, odrestaurowywaniem kopii, pisaniem o kinie i ten taki sznyt erudyty człowieka, który stał się w kinie trochę kaligrafem za sprawą formy filmów, tak się często opisuje te początki drogi twórczej Lattuady, że on właśnie był kaligrafem, należał do szkoły kaligrafów kina, czyli ludzi skupionych bardziej na obrazie, na parametrach obrazu, na jakimś takim pięknie obrazu, właśnie na tym charakterze pisma twórcy, ale też erudyta, jeżeli spojrzymy na jego eklektyczną filmografię, która bardzo często sięgała też do literatury włoskiej, czy jego ulubionej literatury rosyjskiej. Znajdziemy w ramach jego filmografii nawiązania do Czechowa, do Buchakowa, także jest to filmografia bardzo eklektyczna, filmografia, która się rozciąga, filmografia rozciągnięta w czasie na aż 4 dekady przynajmniej twórczości kinowej, także twórca do poznania. W którym momencie tego mafiozo wpiszemy? Wydaje mi się, że w ramach tej eklektycznej filmografii, tak jak to powiedziałam, takie tematy też związane z historią Włoch, z badaniem na gorąco tego, co się dzieje z tkanką społeczną włoską, z tym, żeby w krzywym czasami zwierciadle, w takim tragikomicznym spojrzeniu przedstawić perypetię tego słynnego Italiano Medio, który też stał się taką rolą ikoniczną, jeżeli spojrzymy na nawet Sordiego, tak, i w ogóle na te lata boomu ekonomicznego, no to właśnie Il Mafioso jest takim, można powiedzieć, kardynalnym przykładem tego, jak Lattuada potrafił właśnie chwytać na gorąco pewne ważne kwestie społeczne i jak potrafił osądzać bardzo świadomie i krytycznie, pokazywać, że pewne rzeczy są silnie związane ze sferą stereotypów, niesłusznie, tu akurat będzie to spojrzenie na filmową Sycylię, takie kino, które pokazuje właśnie Ettore Scola, był mistrzem moim zdaniem. I Lattuada w kontekście Il Mafioso też jakby to ma twórczość Scoli, tak naprawdę boom jego twórczości to są lata 70., tutaj mamy 62., ale takie spojrzenie właśnie na tych, można powiedzieć, Włochów gdzieś takich zadufanych w sobie, zapatrzonych, którzy gdzieś tam w tych nowinkach technologicznych boomu ekonomicznego zatracili gdzieś swoje jakieś takie podstawowe wartości. I to jest. I to właśnie chwytanie na gorąco, że to jest taki film, nawet bardziej niż komedia l'italiana, powiedziałabym, że taka komedia boomu ekonomicznego. Bardzo ważne dla tych moich rozważań, to jest taka mała podróż w czasie, którą szybko dokonam. Film powstał, czy też miał premierę, wiecie Państwo, to też jest pewien proces, w 1962. Też wygrał Złotą Muszlę w San Sebastian, film, który już wtedy został zauważony przez krytykę włoską, krytykę światową, został dobrze odebrany. Mamy moment, tak, jeśli spojrzymy 1961-1962, 100 lat od tej daty zjednoczenia Włoch. Tak, jeśli spojrzymy na historię Włoch, tą datą symboliczną, która oczywiście jest arbitralna w pewnym względzie, bo wiemy, że zjednoczenia Włoch nie dokonano w tydzień, rok, 10 lat, czy nawet więcej. Jeśli spojrzymy na pewien proces dziejowy, na wojny, które też w drodze do powstania Włoskiej Republiki jeszcze nastąpiły, prawda, dyktatura Mussoliniego, jakby jest tyle ważnych elementów, które składają się na historię Włoch. I zobaczcie, 100 lat dla kraju. I jakie burzliwe 100 lat. Także to też jest taki moment, kiedy też sami Włosi myślą o sobie, myślą o tym, co w 100 lat się wydarzyło. I teraz ten film, w tym jak opowiada w pewnym sensie o tak zwanym campanilismo, o tej miłości do swojego regionu, o takiej dychotomii i też takich antagonizmach między północą Włoch a południem, między Sycylią a resztą świata trochę, bo ta Sycylia jest trochę w tym filmie takim sercem, którym biją całe Włochy i to taki biją na dobre i na złe, jak Państwo zobaczycie, jeśli ten wstęp Was zaciekawi do tego, żeby zajrzeć do tego filmu. To jest coś, co w tym filmie jest bardzo istotne i co jest warte podkreślenia, ten moment dziejowy, ta refleksja nie bierze się znikąd, ta potrzeba takiej refleksji, tym bardziej, że w ogóle to był świetny czas dla Sycylii w kinie, dla różnych reprezentacji Sycylii w kinie.
Jeśli spojrzymy na takie filmy jak Rozwód po włosku, czy Uwiedziona i porzucona, włoski tytuł Seduta abbandonata z młodziutką Stefanią Sandrelli, Rozwód po włosku to zaś słynny baron, tak, w wykonaniu Marcella Mastroianniego, czyli twórczość Pietra Germiego, no, nawet przed tym rozwodem po włosku, ale gdzieś ten film i też Oscar za scenariusz jakoś wpisał tą Sycylię w taki mainstream filmowy, można by powiedzieć. Mamy też Sycylię, która nie tylko opowiada w pewnym sensie o sobie, tak, za sprawą tych historii, w tym kluczu współczesnym, ale też taką opowieść ponadczasową, taką, jaką jest niewątpliwie Lampard. I Visconti to robi przecież w 1963. Także jest to dobry moment filmowo dla Sycylii, żeby tworzyła się jej ciekawa reprezentacja filmowa. I ten mafiozo tutaj dotyka tego stereotypu, który gdzieś tą Sycylię... Jest Sycylia związana bardzo mocno z tym stereotypem, czyli Sycylii jako kolebki przestępczości zorganizowanej w Italii. Także zobaczmy, ile mamy elementów. Mamy moment zjednoczenia, jakby 100 lat zjednoczenia Włoch i takiej potrzeby gdzieś refleksji trochę, w jakim momencie ta Italia jest, ta młoda republika. Jesteśmy w takim momencie, gdzie Sycylia też jakby szuka takiego swojego głosu w kinie, żeby ciągle nie być taka wsobna. I mamy historię, która dotyka bardzo szybko, bo potem te filmy o mafii, też potem na fali Ojca Chrzestnego, staną się taką specjalnością już potem lat 70. A tutaj mamy historię, która w takim kluczu właśnie komedii, tragikomedii przede wszystkim, pokazuje, że te macki tej ośmiornicy mafijnej, choć być może gdzieś tam w tym stereotypie i częściowo też oczywiście de facto, tak, wyrastają się z Sycylii, to tak naprawdę są bardzo silnie powiązane z północą Włoch, są powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i szerzej możemy sobie wyobrazić, że z całym światem, że to nie jest tylko sycylijski problem, to ostatecznie może nie być tylko problem włoski, tak jak jest to w filmie przedstawione, że to jest włosko-amerykański gdzieś aspekt tej działalności mafijnej. Ale ważna refleksja pokazująca, że tak jak to w filmie pada, że Sycylia jest tym sercem, którym biją Włochy, ale przecież no właśnie, to nie jest tak, że tylko kwestia mafii, kwestia tego typu aspektów jest jakby tylko sycylijska, ale już w 62 pokazać, że to jest ze sobą powiązane. I teraz, co warto podkreślić w kontekście fabuły, którą chciałabym zdradzić tylko częściowo, bo proszę mi wierzyć, że jest to historia tak pełna zwrotów akcji, tak bardzo ciekawa. No jest to jedna z tych komedia Martin Scorsese, który kocha kino europejskie, odkrywa je, a kino włoskie, jego podróże do Włoch filmowe są jedne z najlepszych po prostu na świecie, ale też podróże w stronę kina polskiego chociażby. To jest po prostu człowiek, który żyje kinem, oddycha kinem, śpi kinem. Stwierdził, że to jest jeden z tych filmów, które zobaczył w latach młodzieńczych. Rzeczywiście jakoś tak ugruntował jego spojrzenie na kino, że jakby jest coś w tym filmie takiego, co jest warte, że to jest klasyk. I ten film niewątpliwie też, znane są anegdoty, spodobał się Francisowi Fordzie Coppoli, który chciał nawet bossa mafii, którego w filmie zobaczycie, niejakiego Don Vincenzo, obsadzić w Ojcu Chrzestnym. I sekwencje sycylijskie z tego filmu wpłynęły właśnie na tą główną sekwencję sycylijską z Ojca Chrzestnego i jedynki, i dwójki po części, tam przede wszystkim jedynki. I teraz mamy też przede wszystkim wyśmienitą komedię. Komedię, która tak jak bardzo często w najlepszych komediach, jeśli spojrzymy, one są oparte na kontrastach. Na kontrastach wokół postaci, na kontrastach gdzieś też przestrzeni. I tutaj właśnie południe i północ gdzieś będą takimi przestrzeniami styku, przestrzeniami, które będą budować ten konflikt filmowy. Bo mamy historię człowieka, który zresztą inspirowaną to jest, jak Państwo już by się przeszli, to jest niewiarygodne, ale to się przydarzyło komuś, to co jest w filmie pokazane. Mamy historię człowieka, który wyemigrował, jak to no, pod koniec, jeszcze w latach 50., ale w latach 60., jakby te migracje z południa na północ były coraz bardziej widoczne, egzekwowalne, to się działo. Człowiek wyemigrował na północ do fabryki Fiata, tam nie tylko znalazł pracę, ale znalazł miłość życia, założył rodzinę i żył na północy. Oczywiście ten kontakt z tą piccola patria, to prawda, w kluczu jeszcze takiej przynależności do swojej ziemi, oczywiście został, to był wciąż był obecny i gdzieś na fali tej tęsknoty postanowił wrócić pewnego razu, ale tylko na wakacje.
Teraz szef tej fabryki przygotował dla niego specjalną paczkę. Paczkę, jaką, jak się okazało, powiązaną właśnie ze środowiskiem mafijnym. Paczka, która zaprowadziła go aż do Stanów Zjednoczonych i tutaj się zatrzymam, jeżeli chodzi o samo streszczanie fabuły. Ten nasz Alberto Sordi będzie właśnie takim człowiekiem dwóch czy nawet trzech światów. Człowiekiem, który z jednej strony będzie człowiekiem czy też przedstawicielem tej nowoczesności, którą tutaj w takim też kluczu antagonistycznym, prawda, nowoczesna północ, bogata północ, pełna nowinek technologicznych, nasz bohater będzie w stanie na północy czyścić buty i golić się w tym samym czasie, ma super nowoczesny dom, biuro jego szefa jest jeszcze bardziej hiper, super nowoczesny, jakiś taki świat, który się wydaje takim rajem technologicznym i przyszłością nieskażoną, pozornie, a wróci właśnie do Sycylii, która będzie tą przestrzenią bliskości rodzinnej, taką też właśnie powiązaną z tym stereotypem mafijnym, ale taką piękną, gdzieś taką zaklętą w swoim takim dziewiczym pięknie, można wręcz powiedzieć, i takie dwie różne przestrzenie. Żarty, które już wtedy na początku lat 60., które dotyczyły tych dwóch przestrzeni, są niesamowite. To jest komedia, w której pada między innymi zwrot, kiedy bohater szykuje się ze swoją rodziną w tę podróż do swojego rodzinnego domu, słyszy od rodziców swojej żony, od swoich teściów, że czy na pewno zaszczepił rodzinę przed tyfusem. I on taki zdziwiony mówi przez słuchawkę, ale jak to przed tyfusem? Przecież zabieram ich do domu. Albo gdy już promem już oddala się półwysep, żona tak ze smutkiem spogląda i mówi, no patrzę na Włochy, które się oddalają. Jakby, to jest bardzo ciekawe w tej komedii, też pod względem takich badań socjologicznych, jak właśnie lata 60., już ten boom ekonomiczny, a jak, prawda, ta komedia, która to chwyta wszystko na gorąco, pokazuje, że to wcale nie było wszystko tak pięknie żyte, zjednoczone 100 lat po zjednoczeniu Włoch. Także jest tak wieloaspektowa ta komedia, jest tak ciekawie można ją analizować, a przede wszystkim można się dobrze bawić przy jej seansie, który pokazuje różne aspekty Italii, Bel Paese tak zwanego, który pokazuje na linii Sycylia-Włochy, północ-południe, Włochy-Stany Zjednoczone, jak te relacje gdzieś tworzenia się nowej włoskiej tożsamości, ale też mafii, jak to wszystko jest ze sobą powiązane i w kontekście różnych wypowiedzi, nawet polityków po 68, że na północy nie ma mafii, ten film już to kwestionował bardzo świadomie w 62 roku. Mam szczerą nadzieję, że ta prelekcja Państwa nie znudziła, że doczekaliście Państwo do samego końca. Tak jak powiedziałam, jest to pewien eksperyment, też ja uczę się do Państwa mówić ze sprawą tego medium, także wszelkie komentarze, wszelkie uwagi, czy pod wideo, aczkolwiek człowiek mówiąc to trochę się obawia, nie, czy też jakoś prywatnie, to wszystko będzie bardzo, bardzo cenne i też proszę nam dać szansę. Za tydzień Marco Bellocchio, Contestator kina, czyli taka podróż gdzieś od oczywiście debiutanckich pięści w kieszeni, aż po bardzo ważne w kontekście też pisania na ekranie historii Włoch, Czerwone Brygady, dyktatura faszystowska, przeróżne jakby momenty ważne, istotne dla historii Włoch, pokazane w perspektywie, też w obiektywie Marca Bellocchio, no i ten najnowszy film, który przyniósł mu bardzo dużo nagród, Dawid Di Donatello, najlepszy reżyser, najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy, Pierluigi Favino, najlepszy aktor drugoplanowy, Luigi Locascio, także naprawdę bardzo ciekawy film, który będzie też fajnie zobaczyć na dużym ekranie, także ten kontekst mafijny i gdzieś ta pierwsza cegiełka też w kontekście tej mafii została dzisiaj wprowadzona i też pamiętajcie Państwo o Gazeta Italia i o tym cyklu i niech żyje Alberto Sordi, który wciąż mamy to stulecie jego urodzin, niech żyje kino. Bardzo, bardzo dziękuję. Mówiłam ja, Diana Dąbrowska.